drugiej strony, wtedy się zaczepia. Nie. Ale oprócz tego ostatnia to nic nie jest. Nie chciałem przewidzieć. Ja nazywam się Daniel Kaszyński i jestem wnukiem Mieczysława Pawlika, który jest autorem monografii. To była jego praca habilitacyjna i dzisiaj spotykamy się właśnie w muzeum, żeby pokazać wszystkim ten dokument, tę książkę, która powstała, ale również film, który nagrała moja siostra, pokazujący jakieś archiwalne zdjęcia czy filmy dziadka. Dotyczy w ogóle praca, książka i film dotyczy wiatraków, tak? Tak, mój dziadek był inżynierem. Wiatraków, powiedzmy, tych zabytkowych, nie tych nowoczesnych, tak, współczesnych. Tak, to mój dziadek. Chociaż ich rola też, można powiedzieć, trochę była podobna. No. Służyły rozwojowi gospodarczemu wsi, no. Były ważnym miejscem wsi. Mój dziadek był z wykształcenia inżynierem i złapał fascynację, zainteresowanie właśnie kulturą, kulturą wiejską. I studiował, angażował się, jeździł, zwiedzał właśnie wiatraki polskie, ale też właśnie te podlaskie. I o tym jest ta książka, o tym, jak one były budowane, o ich historii, o tym, jak funkcjonowały w społeczeństwie, w gospodarce, jak wyglądał proces. Znaczenie, jasne. Widziałem też archiwalne zdjęcia, często stan jakiś taki zniszczony, tak, prawda, przykłady tych wiatraków. Odgrzebaliśmy te zdjęcia, tak. Właśnie, każdy pewnie ma zdjęcia pochowane po strychu, także dziadka też zdjęcia tutaj zamieściliśmy.